Witam, jestem Bartosz i opowiem o projektach w aplikacji HackerReady. Projektowanie rozdzielnic było główną i w zasadzie jedyną funkcjonalnością poprzedniej wersji aplikacji. A tutoriale, które nagrałem wcześniej, w zasadzie pozostają aktualne, więc dzisiaj opowiem tylko o nowościach. Najważniejszą nowością jest możliwość udostępniania projektów współpracownikom. Żeby skorzystać z tej funkcji, musimy być zalogowani. Aby udostępnić projekt, przechodzimy do sekcji Projekty, przesuwamy w lewo dany projekt i klikamy w ikonę trzech osób. Mamy informację, że nie mamy jeszcze zdefiniowanych współpracowników i żeby to zrobić, klikamy w plus i wybieramy z listy współpracowników dodanych wcześniej do innych projektów lub tworzymy nowego współpracownika. Wpisujemy imię i nazwisko oraz adres mailowy. Żeby współpracownik miał dostęp do projektu, oczywiście musi posiadać aplikację HackerReady, musi też być w niej zalogowany. A adres, który my wpisaliśmy, musi być tym samym adresem mailowym, który używa do logowania się do aplikacji. Kolejną nowością jest możliwość dodania zdjęcia z realizacji projektu. Aby to zrobić, przechodzimy do projektu, klikamy w zdjęcia i mamy możliwość zrobienia zdjęcia lub wybrania z galerii telefonu. Ja zrobię zdjęcie. Zdjęcie pojawiło się w galerii. Nową funkcją jest także możliwość dodania produktów z e-katalogu. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy to przychodząc do listy produktów, dodajemy odpowiedni produkt z e-katalogu. Drugi sposób to bezpośrednio z sekcji e-katalogu. Wybieramy liczbę, jaką chcemy dodać do projektu i dodajemy do właściwego projektu. Wtedy te produkty pojawią się w zakładce Inne. Fajną dodatkową funkcją jest możliwość przeglądu widoku rozdzielnicy podczas projektowania. Tego brakowało w poprzedniej wersji. To główne nowości w tej części. Dzięki i zachęcam do korzystania z aplikacji.